Okej, okay, cześć wszystkim. Tutaj mój, można powiedzieć, że debiut na YouTubie, chociaż już kiedyś coś na YouTuba wrzucałem, tak ostatnio otworzyłem, można powiedzieć, nowy kanał. Będzie poświęcony gamingowi. Zaczynam od HS-a. Dlaczego od HS-a? Ponieważ w tym momencie mam taką właśnie możliwość, że tak powiem, jedyną na to, żeby poświęcić swój czas, czy możliwości sprzętowe może tak, na to, żeby coś tutaj wrzucić z HS-a. Na początek wrzuciłem taki filmik, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie działało wczoraj dokładnie. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. To taki filmik, można powiedzieć, testowy. No i dzisiaj postanowiłem dodać filmik z openingu pakietów. Słuchajcie, dźwięk do tego filmiku, to co teraz mówię do Was, jest dodane później niż sam opening, także może nie usłyszycie jakiejś wielkiej ekscytacji mojej podczas tego openingu, aczkolwiek i tak myślę, że nie było się czym ekscytować. To taki mały spoiler, ponieważ powiem Wam szczerze, opening nie był zbytnio udany, jak sami za chwilę pewnie się przekonacie. Aczkolwiek zawsze wpadło nieco pyłu, chociażby po odczarowaniu pakietów. Nie było żadnych kart legendarnych. Tutaj się zawiodłem, powiem Wam szczerze, bo otworzyłem tych pakietów kilka. No, na początku było ich 15, później jeszcze za chwilę zobaczycie. Dokupiłem sobie z innej kolekcji, z innego rozszerzenia. No i też nic nie było ciekawego. W międzyczasie, jak ten opening będzie sobie leciał tutaj w tle, no to powiem wam, o czym ten kanał będzie. Jak już wspomniałem, będzie o gamingu. Mam nadzieję, że mnie tutaj przyjmiecie ciepło na YouTubie. No nie będę się niczym tutaj wyróżniał może od dużej części osób tworzących na YouTubie i też Was będę prosił o jakieś lajki i suby. Przede wszystkim myślę suby, no ale też komentarze. Dajcie mi znać, coś miłego napiszcie, co myślicie. Myślę, że to będzie dla mnie pozytywne, taki kop, żeby iść dalej, żeby coś tworzyć. Myślę, że z każdym filmikiem, może z każdym jak z każdym, ale mam nadzieję, że będzie postęp w tym, może w jakości montażu, nie wiem, może niedługo się uda załatwić lepszy sprzęt, żeby na to wszystko móc poświęcić, może inaczej, żeby móc tworzyć lepsze wideo. Później pewnie będzie i CS, a myślę, że coś też jakiegoś niezwiązanego z e-sportem, no bo HS i CS do takiego czegoś się zalicza, więc myślę, że też dla fanu typowo będzie coś na tym kanale wrzucane. Póki co zajmiemy się HS-em. O, właśnie tutaj chyba mi złota w tym momencie poleciała, Kalibos. Słuchajcie, co będzie na tym kanale, dalej kontynuując. Tak jak wspominałem, będą też giveaway'e, taki jest plan. I wspomnę tutaj od razu, a propos tych subów, słuchajcie, z kolegą założyłem się, że zdążę go dogonić w subach do końca, bodajże to było listopada. Mamy maj, tak, końcówkę maja, więc czasu jest niewiele. Aczkolwiek fajnie, gdyby się udało, ponieważ zakład był o kosę do CS-a, bodajże, o ile pamiętam, to był nóż. To był nóż do CS-a albo jakiś skin w tej cenie. Myślę, że będzie się z kolegą dało dogadać i jakieś skiny, jeżeli byście chcieli, bo wiecie, kosa za jakąś najtańszą było, to taka kosa, nie wiem, czy jest to fajny skin, ale w tej cenie, wiecie, jakiś wulkan, może jakieś kilka pistoletów, nie chcę żadnego skina Wam obiecywać, aczkolwiek to, co uda mi się, jeśli mi się uda ten zakład wygrać, no to obiecuję Wam, że wszystkie te skiny pójdą na giveaway. Pójdą na giveaway, do tego konkursu jeszcze daleko, ale myślę, że coś po drodze może się uda, jakiś giveaway. Takie mam intencje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie i przyjmiecie mnie, tak jak już mówiłem, tutaj ciepło na YouTubie. W tym momencie właśnie z tego, co tutaj widzicie, skończyły mi się pakiety z najnowszego dodatku. Otwieram właśnie ostatni. No i w tym ostatnim też, z tego co tutaj widzę, nie było nic zbytnio fajne. O, jest epic, okej, okay. Jest epic, ale no ten epic, okej, okay, umówmy się, chyba niezbyt użyteczny. Może ktoś z Was go ma w talii? Ja myślę, że nie będę go zbytnio używał.
ale zawsze stopy. No i tak jak widzicie, tutaj jeszcze wpadł pakiet z klasyczny zabójkę bodajże, no ale w nim też nic specjalnego nie poleciało. Tajemny golem, nie wiem, czy to jest zbytnio użyteczne, no powiem wam, dać przeciwnikowi kryształ many. To dosyć duża przewaga, bo zawsze ma tam jeden many więcej już do końca, a nie jest to jakieś fajne. Przeciążenie szaman, używam tej karty w deku z szamanem, no ale o, i jeszcze jeden beztwarzowy płomień, tak, dobrze mówię. Używam jednego bodajże, może dwóch, ale powiem wam, że to też jest, no, tak jak widzieliście, zwykła karta pospolita, czy jak ona się tam nazywa, więc nic specjalnego. W ogóle jak otwierałem te pakiety z tego dodatku, czy rozszerzenia, to często miałem tak, bo wiecie, on jest fioletowy, a jak karta jest odwrócona tyłem, jest epikiem, też podświetla się na fioletowo i takie miałem wrażenie, że o, tutaj już jest epik, no nie? A tu jednak nie. I się na to łapałem co chwilkę. O, tutaj epik wypadł. Ale też jak patrzyłem jakie są karty w poszczególnych rozszerzeniach, w tym w zasadzie, bo się zastanawiałem, czy otwierać, to ta, co przed chwilą wypadła, epicka, miała chyba jedne z niższych ocen, więc zakładam, że też jej niezbyt będę używał, bo to znaczy, że jest mało użyteczna. No i w zasadzie chyba społeczność się nie myli. No i niestety dwa pakiety zostały do końca. Nic specjalnego z tego, co widzę, dalej mi tu nie poleciało w tych pakietach. No rzadka, ale rzadka być musi. No nie w pakiecie, nie wiem. Napiszcie, czy zdarzyło wam się kiedyś otworzyć pakiet bez rzadki, bez żadnej rzadki, żeby były wszystkie białe. Widziałem kiedyś odcinek, taką sytuację u Izaka, że otworzył skrzynkę w CS-ie i tam był skin bez skina w zasadzie, chyba Famas. Napiszcie, czy zdarzyło wam się w HS-ie coś takiego. Tutaj przekształcenie, złota, fajna karta, zmienia wszystkie na złote, bo już to zdążyłem przetestować od tego czasu. Zawsze fajnie, złote ładnie wyglądają. Ta paczka ostatnia nie taka zła na koniec, no bo epicka i złota rzadka. Słuchajcie, dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Pogadałem sobie chwilkę. Mam nadzieję, że będziecie wracać do mnie na kanał. Mam nadzieję, że ja się też będę tutaj robił postęp z filmikami, z jakością. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.